Cześć Wam, to ja Tymery. No i witajcie w kolejnym filmiku z serii Okiem Kolekcjonera. Dzisiaj omówimy sobie ogiera pełnej krwi angielskiej Safari LTD z serii Blue Ribbon. I zacznijmy od tego, że Blue Ribbon jest to skala Classic, nie LB, tylko Classic. Pokażę Wam szlejcha. Widzicie, jest większy. Obecnie ta seria jest już dawno wycofana. To jest model z 2005 roku i w Polsce, nawet za granicą, znalezienie takiego to po prostu graniczy z cudem, bo jest parę różnych tam modeli i wiadomo, że jedne są bardziej wychwytywane, inne mniej i na przykład jest ich więcej na takim eBayu, ale ogólnie no powiem Wam, że naprawdę znaleźć takiego to jest cud i zresztą one są dość drogie, właśnie ze względu na to, że są spore. No i to, że ciężko je znaleźć. No ale przechodząc do konika, omówmy sobie na początku najważniejsze według mnie szczegóły. Mianowicie jest model pełny w środku, nie tak jak brejery, które są puste, dlatego jest dość ciężki. Jest zrobiony z naprawdę bardzo twardego materiału. Tak samo guma, nie guma, tylko farba, którą jest pomalowany model, jest bardzo wytrzymała, też bardzo twarda. Przez co on się praktycznie w ogóle nie ściera, ten koń. Jak widać, ten tutaj delikwent, to widzicie pewnie na pierwszy rzut oka, ma pięknie wyrzeźbioną fakturę sierści. No może nie pięknie, bo po prostu ta sierść sobie idzie, nie ma żadnych wicharków, ani nic w tym stylu. No ale na plus to, że w ogóle jest ta faktura sierści, że nie jest taki goły, że tak powiem. Także widzicie, na pysku ma żyłę zaznaczoną dość wyraźnie. Na nóżkach ma podkowy i bardzo, bardzo fajnie wyrzeźbiony ogon oraz grzywę. Tak mi się bardzo podoba ten ogon. No weźcie, spójrzcie na to i powiedzcie, że to nie jest majstersztyk, jeśli chodzi o modele takie firmowe, które można było kupić w sklepie. No spójrzcie, jak on jest pięknie wyrzeźbiony. Naprawdę znaleźć coś takiego teraz to jest trudne. Tak samo grzywa jest bardzo fajnie wyrzeźbiona, podoba mi się. Konik ma odmiankę na pysku oraz na tylnej nóżce, jest to ogierek, tak jak mówiłam. Strzałki ma wyrzeźbione, ale spójrzcie, pomalowane na srebrno, więc to jest w ogóle dziwne, ale już nie wnikam. Przedstawiony jest w maści gniadej, takiej bardzo ładnego koloru gniadego zresztą. Cieniowa nie ma, odwrotnie zrobione, ale co to tam, kto by się przejmował. Bardzo podoba mi się jego pysio. Jedyną wadą dla mnie, że spójrzcie, jego oko to jest troszeczkę wyżej niż to lewe, ale w sumie nie wiem, czy chodziło po prostu o to, że on ma tak głowę przekrzywioną, czy co, ale w tej pozycji wygląda po prostu troszeczkę dziwnie. Ale ogólnie sam konik jest bardzo fajny, bardzo taki tęgi i w ogóle mega mi się podoba. I co jeszcze mogę o nim powiedzieć? Można założyć na niego sprzęt, jaki byście tylko chcieli. I siodło, i o głowie, i jakieś owijki. Tylko nie wiem, czy wejdzie sprzęt z Breyera, ze skali Classic. Nie wiem, bo nie mam i no nie będę miała, więc nie mam jak w ogóle założyć. Ale no myślę, że mógłby wejść, bo wydaje mi się, że on jest nawet troszeczkę chudszy niż brejery. Oczywiście nie ma chudej klatki piersiowej, ma tą klatkę taką idealną, ale chodzi mi sam tutaj obwód. Myślę, że by pasował i wyglądał po prostu świetnie. A co do głowy, to nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Ale tak, oczywiście teraz przejdźmy do standardowej rzeczy, czyli spojrzenie spod kąta osoby, która modelami się bawi. No, można nim patrotajać, tak jak mówiłam, można zakładać sprzęt, bardzo fajnie wygląda, więc jeśli chcecie mieć w stanie takiego sport horsa, że tak powiem, czy wyścigowca, to myślę, że jak najbardziej, jeśli w ogóle uda Wam się kupić. Ale no, no tak jak mówię, jest to model dość sporo warty w tej chwili, więc mi by było szkoda osobiście. A jeśli chodzi o osoby, które modele kolekcjonują, to myślę, że jak najbardziej, bo tak jak przed chwilą wspomniałam, jest on dość wartościowy, ciężko do znalezienia. Zdecydowanie łapie ten wzrok, jak wchodzicie do pokoju, to widać po prostu go i no, nie jest tak jak LB, że wszystko się miesza razem, tylko one się tak troszeczkę
że tak powiem, różnią od innych. Więc myślę, że spoko. Bardzo fajne są te safarzaki do zdjęć, do sesji zdjęciowych. Według mnie one są bardzo realistyczne, więc zdjęcia też mogą wyjść naprawdę fajnie. Zwłaszcza jeśli taki model jest customem. Oj, myślę, że ten będzie super wyglądał. Jeszcze nie wymyśliłam dla niego maści, ale myślę, że w jaką bym go nie zrobiła, będzie po prostu świetny. No i cóż mogę powiedzieć jeszcze na jego temat? No w sumie nie wiem. Ale tak jak kiedyś mnie prosiliście, żebym mówiła wartość danego modelu, jeśli jest jakiś taki bardziej wartościowy, to nie ma problemu. Za granicą, jak w ogóle nie widziałam nigdzie na sprzedaż, ale no ceny tam są różne, jeszcze zależy jaki to jest model dokładnie. No ale myślę, że w Polsce to tak 100-150 zł można za niego sobie liczyć na spokojnie. Ja będę akurat robiła z niego customa, tak jak wspomniałam przed chwilą, i też on będzie akurat na sprzedaż. Więc jeśli ktoś byłby zainteresowany, to śmiało pisać. A tak to w sumie jeszcze nie wiem, co mam o nim powiedzieć. Jeszcze wam go pokażę raz dookoła, żebyście sobie na niego spojrzeli. Kopyta są pomalowane, ale w ogóle nie są cieniowane. Są po prostu jednym kolorkiem zrobione. Trochę lipa. Ale no, cóż narzekać. Model ogólnie jest bardzo dynamiczny. Ma tą figurę, że tak powiem. Nie jest taką kluchą jak niektóre, tylko no, wyróżnia się jednak. Także tak to mniej więcej wygląda. A tymczasem bardzo wam dziękuję za uwagę. Chyba już nie mam co o nim powiedzieć, ale jeśli byście mieli jeszcze jakieś pytania na jego temat, to śmiało pisać w komentarzach. Dzięki za uwagę, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!